A czy na pewno te Onyx Books są najlepsze do czytania książek? Czy nie lepiej kupić Kindla? Tak, myślę, że niekiedy warto kupić Kindla, a niekiedy warto Onyx Books. I dzisiaj właśnie zmierzymy się z tym tematem, który podrzucaliście w komentarzach, czyli panie Bernardzie, ale czy na pewno do czytania książek najlepiej jak zainwestuje w booksa? Nie, nie najlepiej. Zależy od twojej sytuacji. dzisiaj sobie to rozkminimy, mówiąc tak kolokwialnie, kiedy Kindle, a kiedy Onyx Books. Pięć argumentów, które przemawiają za Kindle, i pięć, które przemawiają za Onyx Booksem. Po pierwsze, kupiłbym Kindla, jeżeli zależałoby mi na wodoodporności. Czyli Paperwhite i Oasis to są te urządzenia, które mają wodoodporność na poziomie IPX8. Czyli spokojnie mogą, mogą paść do wanny, nawet do słonej wody w morzu przez chwilę poleżeć. Także to jest dobre dla tych z nas, którzy czytają gdzieś w okolicy wody. Drugi argument, też niebagatelny, no to jest cena. Dlatego, że o ile ten Paperwhite, czyli ten, który można założyć w wodzie, kosztuje troszkę poniżej 700 zł, to taki Kindle 10, który wprawdzie nie jest wodoodporny, ale jest dużo tańszy, kosztuje około 400 zł. Także tutaj jest to wyraźna korzyść na stronę Kindle, bo jak się okiem na Onyx Books, to najtańsze modele są dużo powyżej tej kwoty. Producent, który za tym stoi, czyli Amazon. Ja osobiście mam dobre doświadczenia i duże zaufanie do Amazona, jako firmy, która dba o klienta, która nie robi problemu z reklamacjami, z wymianami i I tutaj to jest duży plus Kindle, no bo Kindle jest produktem Amazona. No i Kindle jest w ekosystemie, oczywiście, Kindle, czyli jeżeli twoje. Książki, twoje e buki, też audiobooki z um, Audible są głównie właśnie z tego systemu Kindle, no to wydaje się, że ten Kindelek, to urządzenie do czytania Kindle, to byłoby dobrym kierunkiem kupienia. Oraz też myślenie perspektywiczne w czasie. Tutaj niedawno yy, zakończył swój żywot mój Kindle Keyboard, którym Miał chyba, nie wiem, ponad 10 lat dobre, prawda? Zarówno te urządzenia są trwałe, jak i ich system operacyjny, dlatego że Kindle są oparte na Linuxie i regularnie producent, czyli Amazon, wrzuca nam aktualizacje, czyli 4, 5, 6, czy jak zauważyłem na moim Kindle Keyboard, chyba z 10 lat, prawda? Bez problemu, gdy books, o których zaraz sobie powiemy, to są urządzenia, które są oparte o Androidzie, czyli z definicji Androida masz wsparcie mniej więcej 3 lata, może w niektórych wersjach troszkę dłużej, no ale potem. Już nie masz łatek bezpieczeństwa, bo to już po prostu jest niebezpiecznie to urządzenie podłączać do internetu. Także to były te argumenty, które przemawiają za Kindlem. I w takiej sytuacji, jeżeli któryś z tych powodów, czy wodoodporność, czy cena, czy wsparcie Amazona, ekosystem Kindla, czy trwałość tego urządzenia są na Twojej liście, no to wtedy warto sięgnąć po Kindla. Natomiast może się okazać, że tak jak ja, więcej czytasz stron internetowych niż. E-booków, takich formalnych książek. No i tutaj ci z nas, którzy mieli w łapkach Kindla, to wiedzą, że ta przeglądarka internetowa to cały czas w jakimś takim statusie eksperymentalnym na Kindlu. Natomiast w onyx Books, bez względów, czy używamy LIFA, czy Nową, czy Nota, to te przeglądarki są w miarę dobre. Szczególnie, że jeżeli sobie dajesz taką przeglądarkę, którą ja bardzo lubię, e-ink Bro, to ona bardzo ładnie dopasowuje strony internetowe, artykuły internetowe do czytania na urządzeniu e-inkowym. Podobnie z PDF-ami. Jesteś w stanie PDF-y czytać na Kindlu, natomiast z racji tego, że procesory są mocniejsze na urządzeniach Onyx Books, jest więcej pamięci operacyjnej, to jednak szczególnie duże PDF-y dużo szybciej, dużo ładniej działają po prostu na czytnikach Onyx Books. Kwestia też językowa. Kindle nie jest po polsku póki co. Natomiast jeżeli potrzebujesz mieć interfejs w języku polskim, no to na urządzeniach Onyxa, Onyx Books jest interfejs w języku polskim. Są też głośniczki. No, ktoś mówi, ale ja wiem, czy potrzebuję głośniki. No, jeżeli słuchasz audiobooków, no to w przypadku Kindle możesz podłączyć się do zewnętrznego bluetoothowego głośnika. Natomiast w większości tych czytników Onyx Books jest wbudowany głośnik. Co jest taka ciekawostka: Amazon wprowadziło taką usługę, która się nazywa Immersion Reading. Czyli jeżeli sobie kupisz audiobooka w ich serwisie Audible i tego samego e-booka w serwisie Amazona, to możesz. Włączyć urządzenie w taki sposób, że lektor czyta książkę, a jednocześnie na tekście. E jest zaznaczony fragment, gdzie audiobook jest czytany. To jest bardzo fajne, natomiast to działa na aplikacji Kindle, na Androidzie, na iOSie, natomiast nie działa to w samym urządzeniu Kindle. Także jeżeli chcesz mieć głośniki i chcesz korzystać z tego immersion reading, no to bardziej wtedy opłaca Ci się skierować swój zrogi, swój portfel w kierunku Onyx Books. No i ostatni argument to te najnowsze buksy, które mają ekran kolorowy, taki można by powiedzieć e-inkowy, troszkę sprany kolorowy, ale ci, którzy lubią komiksy czytać, to mówią, o to jest dla mnie. tak? Czyli jeżeli jesteś czytelnikiem komiksów, czyli potrzebujesz kolory, takie namiastki powiedzmy kolorowe, ale wciąż kolory, no to oczywiście wtedy wybierzesz Onyx buksa w wersji kolorowej, no bo nie ma Kindla. Kolorowego. No ale tak jak mówię, te kolory są tylko dobre do komiksów, to nie są takie kolory, które pozwolą ci obra oglądać obrazki, czy notować w kolorze, natomiast e, czytelnicy komiksów mówią, że, że one wystarczają. Mam nadzieję, że to odpowiedziało na wasze dylematy, czy wasze pytania. Czy gwarantuje pan, panie Bernardzie, że będę zachwycona kupując Onyx Books do czytania książek? No nie gwarantuje. Jeżeli chcesz sobie czytać książki głównie z Amazona, jeżeli interesuje Cię czytanie na basenie, w wannie, gdzie możesz zachlapać to urządzenie, gdzie cena jest dla Ciebie ważna, to raczej kup Kindle'a. Natomiast, jeżeli bardziej czytasz strony internetowe i PDF'y niż książki z Amazona, no to wtedy prawdopodobnie któreś z urządzeń Onyx Books będzie lepszą opcją. No to tyle. Zachęcam też do obejrzenia innych materiałów, oczywiście do subskrypcji kanału. Jeżeli macie jakieś komentarze, tutaj na dole, oczywiście, zawsze bardzo chętnie z Wami dyskutuję i pogodnie Was pozdrawiam.